fryzjer był osobą, trzeba powiedzieć wprost, na pograniczu mafii. Fajny facet, fajny rysiu. Z każdym się witał. Sezon się skończył, on miał grzybki, wie pan, flaszki i se jechał w Polskę, nie? Próbaczny facet tamtego, z tego co tam zdążyłem się zorientować, to tam przerwie flaszeczka z sędziami, no ale to wtedy było, nie wiem, no nie było jak czymś nadzwyczajnym. Raz szedł do Szatni, to było w drugiej lidze, bodajże z Kryzbud Myszków. Pan doskonale wiedział właśnie o takich słabostkach ludzkich, jak moja. Wysyłał swoich ludzi, jeśli się nie podporządkowałeś, jeden, dwa mecze i było po tobie po prostu. Myślę, że mi w jakiś sposób zahamował karierę. Kilkakrotnie napiliśmy się wódki, bo były takie czasy, że to był dobry informator przede wszystkim, który znał wiele mechanizmów, wiele zakulisowych historii. W pewnym momencie stał się wszechmocny, ponieważ wszyscy uważali, że jest wszechmocny. Fryzjer był bystry, bo jak przekazywał pieniądze, to nagrywał. To jest człowiek elokwentny, to jest człowiek, który umie się zachować, wie pan. To jest człowiek, to nie jest człowiek taki, wie pan, bulat. Bylował w towarzystwie, kawały, proszę pana. Fryzjer na przykład machał palcem do prokuratora albo kiwał głową, że coś nie tak. On dzwonił do kogoś, puszczając sygnał, że za chwilę zadzwoni i żeby się spodziewał telefonu. Czyli on przed wybuchem afery, przed śledztwem policyjnym, zacierał ślady. Pan Ryszard E. skrochy nie przyjawia. Swoją działalność wszyscy dobrze wiedzą, rozpoczął w A-klasowym klubie w Czarnej Wróblewo, przekształcił potem Czarnej Wróblewo w Romet Wronki, potem w Amitę. Wronki leżą 50 km od Poznania w kierunku Szczecina i słyną przede wszystkim z więzienia oraz fabryki kuchni Amika. Przy tym dynamicznie rozwijającym się zakładzie powstał klub sportowy FK Amika, którego piłkarze ostatnio przeskakiwali więcej niż jedną klasę rozgrywkową w ciągu jednego sezonu, a obecnie otwierają tabelę wielkopolskiej grupy trzeciej ligi. Życie towarzyskie kibiców koncentruje się wokół zakładu fryzjerskiego prowadzonego przez Ryszarda w operatywnego działacza Amiki. Naprawdę... To Amika, prawda? Także był tam, działał. Amika, z tego co pamiętam, bardzo szybko awansowała. Z czwartej chyba do trzeciej, czy z trzeciej do drugiej. Zaraz była w pierwszej lidze. No pan Ryszard był dosyć taki normalny, sprawny. Raczej bystrym działaczem, który się zawsze szczycił, że pobierał nauki u pułkownika Sikory w Olimpii Poznań. Funkcjonowanie wielu ludzi społeczeństwa polskiego polegało na załatwianiu. Coś się w PRL-u załatwiało, bo niczego nie było. Raz mi pomógł, jak składałem dokumenty na pobyt stały. Frajer niemalże był ten, co nie potrafił sobie pomóc. I teraz przywoli pan wyszkolony w Olimpii Poznań przez pułkownika Sikory w odpowiednim kierunku, zderza się z pieniędzmi, zamyki w rąki, dużymi pieniędzmi z fabryki, z holdingu, prawda? Ktoś wie to. Ktoś wie, no i stosują to, co jest w środowisku tolerowane. Raz szedł do Szatni, to było w drugiej lidze, bodajże z Kryzbud Myszków. To było tylko raz, wszedł, ale nic specjalnego nie mówił. Ale potem nigdy nie przeszkadzał, ani nie wiem, może pomagał w jakiś sposób, ale to nie było dla nas, ani nie słyszeliśmy tego, nie widzieliśmy tego. Byłem raz we Wronkach, a drugi raz w Górniku Zabrze. To była pierwsza liga, kiedy grała Amika i Fryzjer odważył się wpaść do sędziego do szatni w przerwie z awanturą. Oczywiście wtedy go z szatni
wyprosiłem. Czemu tam chciał? No, z awanturą, że sędzia nie podyktował rzutu karnego dla Aniki. A ja, naiwny, sądziłem, że on jest taki bardzo impulsywny. Potem się okazało, po wielu latach, że sędziował to sędzia, który był w stajni fryzjera. Raz w życiu tylko byłem na meczu z udziałem drużyny, w której pan funkcjonował. Tak, było jakieś takie zdarzenie, że się jakoś tak familiarnie bardzo czy zachował, typu całowanie się, czy obejmowanie, i na moje jakby zdziwienie, no odparł, że tak ze wszystkimi tak się wita, więc żeby tutaj nie bardzo się dziwić. A potem jak się zorientowałem, chodziło o to, żeby jego bosowie ówcześnie widzieli, że nie ma takiego sędziego, nie ma takiego obserwatora, z którym nie byłby bardzo dobrej komitywy. No takie robienie po prostu wrażenia. Jak mieliśmy wybory, to on wszędzie był. No to było wręczenie kryształowych gwizdków z okazji 75-lecia. Nie? No i oczywiście on również na każdych takich imprezach uczestniczył. Nie? Ponieważ miałem sygnały, że tam różne już są rzeczy, to reportaże napisałem, że fajna działalność, tu klub tego, drugi Sokół Kniewy, bo tam kilkadziesiąt kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów obok był Sokół Kniewy. Podobnie tego miliardy. Zawistni, zazdrośni, a może po prostu bazujący na faktach przedstawiciele konkurencji zwracają uwagę na cokolwiek nadmierną prężność organizacyjną ludzi z Wronek i służą przykładem pewnego arbitra z OKS-u Koszalin. Pan ten otóż pewnego razu został wyznaczony na, przynajmniej w teorii zaszczytne dla siebie, zawody drugiej ligi. Wolał się jednak z nich zwolnić poprzez wzięcie urlopu, by gwizdać na czwartoligowym wówczas zaledwie stadionie Wronek. Wypada mieć nadzieję, że po potężnych wzmocnieniach bosowie KSFK Amika ograniczą swe działania do sfery wyłącznie sportowo-opiekuńczej. Jak na trzecią ligę mają naprawdę szalenie mocny skład i tylko jego pielęgnowaniu powinni poświęcać swój wysiłek. Fryzjer o swoich sędziach, którzy przekręcali mecze, o klubach, dla których pracował, nigdy nie pozwolił napisać złego słowa. W 97 albo 8 roku Legia grała taki słynny mecz Pucharu Polski we Wronkach z Amiką. Ja przyznam, że takiego sędziowania nigdy wcześniej nie widziałem. Sędziował pan którego zdjęcie później ukazało się na zdjęciach w tygodniku Nie, kiedy klęczał przed fryzjerem i całował go w rękę. Później też się okazało, że sędzia prowadził jeden z domów wypoczynkowych holdingu Amika. W tym spotkaniu pan wyczyniał niesamowite rzeczy. Kiedy Kosecki z Legii startował z własnej połowy, gwizdał spalonego, chociaż wiadomo, że wtedy nie ma. Piłkarz Amiki wbiegł w pole karne, potknął się o murawę, podyktował rzut karny. No, byłem oburzony i po meczu nadawałem relację do swojej ówczesnej Gazety Życia z kropką, w której opisywałem drukowanie pana Miałem kłopoty z połączeniem, więc korzystałem z telefonu w sekretariacie Amiki. No i w pewnym momencie nade mną pojawiła się taka wielka ręka, która z całej siły przerwała połączenie w aparacie. No i usłyszałem głos: w tym klubie o Amice pisze i w tym sekretariacie o Amice pisze się dobrze albo wcale. I w ten sposób poznałem Ryszarda F. Ryszard oczywiście latał z drużyną na mecze, latało wielu dziennikarzy, wielu polityków. Pamiętam zabawną historię, gdzie Ryszard siedział w pierwszych rzędach i używał kiełbas niczym granatu, rzucając te kiełbasy za swoje plecy, a dziennikarze te kiełbasy łapali i wszyscy mieli ubaw. No co tam? Fryzjer wspominał chociażby pana nazwisko jako głównego glazurnika Rzeczpospolitej. Wie pan, co to znaczy główny glazurnik Rzeczpospolitej? Dlatego chciałbym, ja się nazywam Atlas. Atlas klej do glazury. I to jest cały szyb. Cała tajemnica? Cała tajemnica. Niektórzy mieli lewe tak zwane wierszówki w klubie Amika Wronki. Ja powiedziałem panu nie bez kozery, byłem dwa razy jeszcze. Jak Amika awansowała, ja się przyjrzałem, na czym to polega, kiedy Kasz był prezesem holdingu, a prezesem klubu Stanisław kiedy ja im się przyjrzałem i zobaczyłem, no, jaka jest rola fryzjera w tym klubie, no powiedziałem panowie, ja dziękuję, proszę mnie nie wysyłać na żadne mecze ligowe, nawet już nie mówiąc o pucharowym, bo nie chcę mieć nic wspólnego z tym klubem. Aczkolwiek z fryzjerem się spotkałem, nawet napiliśmy się wódki, bo jak powiedziałem, w tych czasach przy stoliku dziennikarze dowiadywali się rzeczy, o których nie mieli się szans dowiedzieć w żadnej innej sytuacji. Czyli jakie na przykład?
zakulisowe, na wszystkie układy klubów do sędziów na przykład. Jeśli chodzi o bankiety, czy to z sędziami, czy to z obserwatorami, czy to z osobami z mediów, Frisier zawsze urządzał bankiety, na których poruszone były wszystkie tematy. Książka Mafia Fryzjera, Roman Stemporowski, Ryszard Niedziela, Opole 2007. Sędziowie i obserwatorzy na mecze do Wronek przyjeżdżali dzień wcześniej. Architekt kwaterował ich w pałacu w Kobylnikach, XIX-wiecznym neorenesansowym budynku położonym w malowniczej, pełnej zieleni okolicy. Były też pożegnalne kolacje w Borowiance, przy dworcowej jadłodajni. Fryzjer miał tam wydzieloną bankietówkę, gdzie gościł sędziów, obserwatora, delegata, dziennikarzy i swych oddanych przyjaciół. Bywało około 20 osób. Jedli, pili, opowiadali dowcipy. Na stołach golonki, tatary, ryby. Swojskie jadło, ale przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Fryzjer wodził rej, rządził, decydował, sypał kawałami. Wie pan, takie bankiety były po to, żeby tych ludzi sobie kupić, żeby tych ludzi sobie zjednać. No jeżeli pan kogoś zaprasza, jeżeli pan kogoś gości, jeżeli ktoś panu załatwia dobry hotel, jeżeli czasami są dziewczyny, prawda? No to no pan mówi, no super gościu, no. Nie dość, że zaprosił, nie dość, że nakarmił, nie dość, że można było jeszcze, wie pan, się w nocy rozerwać, no to czemu ja mam nie sprzyjać? Kiedy przyjechałem wtedy do Aminki, sędziów i obserwatorów wtedy lokowano w takim zameczku w lesie, urokliwym zresztą. Ja tam się zjawiłem późno w nocy, dostałem dość duży apartament, takim, że można tam rowerem było jeździć, jeszcze nie zdążyłem zdjąć marynarki, kiedy było pukanie do drzwi. Pan fryzjer się zjawił jako gospodarz z taką ładną sekwencją. Panie prezesie, taka noc, taki pokój, a pan tutaj sam. Przecież wiadomo było, w czym rzecz. No, powiedziałem, że raczej preferuję o tej porze samotność i dziękuję za jego wizytę. Prawdopodobnie nie chcę uogólniać, czy to dotyczyło innych, no ale mogę domniemywać, że od tego się zaczynało. Jakaś bliski kontakt, jakieś intymne rzeczy, no a potem to już szło. Sędzia Andrzej Czyżniewski. Proszę przejrzeć gazety i wtedy okaże się, że są w Polsce stadiony, gdzie sędziowie zawsze prowadzą zawody rewelacyjnie. Nie schodzą poniżej ósemki. Sędzia Zbigniew Przesmycki. Na przykład we Wronkach. Nigdy tam nie sędziowałem. Można napisać tłustym drukiem. Dlaczego nie sędziowałem we Wronkach? To chyba nie przypadek. Przyjeżdżali z bagażnikami, wyjeżdżali ze sprzętem wtedy AGD. I to był taki początek korumpowania sędziów. Od trzeciej ligi ja zaczynałem, mieliśmy dosyć mocne składy, nam pomoc żadna nie była potrzebna, także graliśmy normalnie, żadna pomoc nie była potrzebna i zresztą nikt z piłkarzy na to nie czekał nawet, żeby ktoś nam pomagał. Może gdzieś tam już później coś było w ekstraklasie, bo można gdzieś poszukać tych na pewno tam jakichś machlojek czy czegoś tam. Na tradycyjnym balu piłkarza zorganizowanym przez Gazetę Poznańską zaprezentowali się najlepsi z najlepszych w futbolu wielkopolskim. A konkretnie, stoją od lewej, Wojciech W., Amika Wronki, najlepszy trener. Ryszard F., Amika, najlepszy działacz. Ja widziałem kilka spotkań Amiki Wronki. Widziałem, jak Amika Wronki wchodziła do pierwszej ligi, bo akurat wchodziła ze Śląskiem Wrocław i kilka meczów. To były wielkie skandale. Uważam, że jeden z największych skandali w historii polskiego futbolu to jest wygranie przez Amikę Wronki Pucharu Polski w spotkaniu z Aluminium Konin. To był skandal niebywały. Prowadziliśmy 2-0 w tym meczu sprzed 11 lat. I raptem zrobiło się 2-2. No nie powiem, że sędziowo wtedy, bodajże pan i niezbyt przychylnymi swoimi decyzjami pomagał drużynie Amiki. Trochę była nieprzyjemna sytuacja, gdzie sędzia tak widocznie to robił, nie? Także, ale poza tym no, trudno było wyczuć, nie? Gdzie ta pomoc, w jaki dzień on pomagał, w który nie. A rozmawialiście z ktoś nie mógł rozmawiać albo nie. Nie było takiej potrzeby. Nie miał kontaktów jakichś tam.
że ktoś krzywo na niego popatrzył. Zawsze, czy na obozach, czy innego, on miał kontakt z wszystkimi ludźmi dobrym. Przyjeżdżał, rozmawiał. Cieszył się chyba takim jakimś zaufaniem, którzy nie wiedzieli, jak on tam działa. Nie? Żeby być pewnym siebie, no to jako jeden człowiek, no to ciężko mu było to wszystko zorganizować. On musiał mieć ludzi do pomocy, prawda? Musiał się rozwinąć, prawda? Tak jak w dobrym gospodarstwie, no, tak jak w dobrym przedsiębiorstwie, prawda? No. Z wykształcenia pan Ryszard jest fryzjerem. Prowadzi owszem zakład. Tak podejrzewam, że nie był Rockefellerem, żeby mógł opłacać sędziów i tego, tylko musiał mieć wspólników, prawda? Co on tam robi? Samika awansowała, no to tak, ale przecież jeżeli tam jakiekolwiek pieniądze przechodziły, no to przecież nie jest w kieszeni pana Ryszarda, przecież protektorzy, jakaś przecież to pan Ryszard nie dawał tych pieniędzy, no. Pan no, dzisiaj tutaj, prawda, jakoś nie wiem, czy z tych wronek, że formuła się wyczerpała, czy chciał likwidować ślady, że ten klub wyniósł, no pan wtedy był pan rodzina, nie pamiętam, pan później tam, zanim pan tam był, pan ten, to też przez wronek, to był pan chyba w Łamice bardzo długo był, no i to wszystko się działo jakieś. Ten człowiek po prostu nas dzisiaj okradł, natomiast prezentował pierwszą ligę na przyszły sezon Wronkom. Ja swojego zdania nie zmienię, nawet jeżeli pan będzie mnie straszył sądem, bo mam go serdecznie w dupie po prostu. Głównie dlatego, że zasłużył dzisiejszym meczem wyłącznie na miano pomocnika fryzjera. I nie mam tu nic do dodania. Mam nadzieję, że na przyszły mecz prezentuję mu fartuch z takim właśnie napisem. Poszło głównie o ten faul. Zdaniem piłkarzy Polonii sędzia powinien w tym momencie odgwizdać rzut karny dla warszawskiego klubu. Jeszcze lepiej widać to w powtórce. Obrońca Amiki nieprawidłowo atakuje napastnika Polonii. Z tego ujęcia widać, jak blisko całego zdarzenia był sędzia Andrzej D. Amika mecz wygrała, co właściwie gwarantuje jej pozostanie w pierwszej lidze. Nie tak dawno, na kilka tygodni, odsunięto od prowadzenia spotkań piłkarskich krakowskiego sędziego Ryszarda. Oceniono, że podczas meczu Ruchu też z Amiką popełnił kilka kardynalnych błędów. Nie jeździli przypadkowi sędziowie na ważne mecze. Tu jeździli sędziowie, których nominował do takiego wyjazdu fryzjer. Zarówno sędziowie, jak i obserwatorzy. I to była sprawa tyle jawna, że wszyscy o tym wiedzieli. I nikt się z tym nie krył. Wiemy, że jak przyszedł Paweł Janas, chyba Stefan Majewski z grupą ludzi, no nie chcieli współpracować z Ryszardem. Prawda jest chyba taka bardziej prozaiczna. Właściciele Amiki Wronki w pewnym momencie zrozumieli, że oni weszli w biznes futbolowy po to, żeby logo, nazwa firmy Amika pojawiała się jak najczęściej, ale pojawiała się w dobrym, pozytywnym kontekście. W pewnym momencie o Amice pisano tylko i wyłącznie na zasadzie aferalnej, że Amika wygrała dzięki pomocy sędziom, że kolejny skandal. Czyli słowo Amika zaczęło się w pewnym momencie źle kojarzyć. Myślę, że szefowie firmy doszli do wniosku, że Ryszard F. jest już im niepotrzebny, bo tylko wpływa negatywnie na wizerunek firmy. Ale on, pomimo że został wyrzucony, to swoje macki miał i działa dalej, nie? W 2000 roku następowały reorganizacje w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tworzyły się związki wojewódzkie. I w tym również jako delegat Polskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard wszedł w skład tego zarządu. Nie był zbyt aktywnym działaczem na szczeblu po prostu wojewódzkim, ale regularnie uczestniczył w posiedzeniach zarządu. Raczej był człowiekiem taki, który trochę dowcipkował, pogodnie nastawiony do funkcjonowania i działalności związku. Tak, tutaj można powiedzieć, że pan Ryszard jako dobry w tym, on stał się centralą, bo wiedzieli, że jest skuteczny. Z działacza lokalnego klubu Amika Wronki, kierownika drużyny, menadżera,
stał się osobą bardzo znaczną w środowisku polskiej piłki nożnej. Nie tylko bardzo znaczną, ale można powiedzieć prawie, że wszechmocną. Spotykał się pan w podobnych miejscach jak kto tutaj, z fryzjerem właśnie? Znaczy, raz mi się zdarzyło w barze rybnym, wie pan, spotkać pod Byczyną, tak. Spotykałem się w takich miejscach też, w różnych miejscach. A ile razy się pan z nim spotkał, tak gdyby pan miał mniej więcej powiedzieć? No wie pan, mecze było na jesieni 20 razy z Pucharem Polski i na wiosnę to już mniej, bo tam kilka razy żeśmy się tylko spotkali. Tam myślę, 15 razy się z nim widziałem może. Może 20, no trudno mi powiedzieć, ale często. Fryzjer dostawał pieniądze w różny sposób. Fryzjer dostawał od klubów, od prezesów, składali się na to piłkarze. Mechanizm bardzo różny, w zależności od klubów, w zależności od zamożności klubu przede wszystkim. Na początku to wie pan, to nawet mi się wydawało, że taki facet coś może załatwić, nie? A co znaczy taki facet? No taki wie pan, no dla mnie facet, który tam wie pan, nie wiem, sygnał na palcu, wie pan, łańcuch, wie pan i te telefony, wie pan i tego, no to dla mnie to było takie aż dziwne na początku. Taki facet coś może, nie? Ta korupcja stała się w pewnym momencie jakąś taką formą każdego meczu ligowego. Nie tylko ligowego, znaczy ligowego, począwszy od czwartej ligi, skończywszy na pierwszej lidze, bo wtedy nie było ekstraklasy. Proszę pana, na jesieni pierwsze dwa albo trzy mecze próbowaliśmy tak załatwiać po amatorsku, nie? A później już po prostu wszystkie mecze, zarówno tej lidze, jak i te w Pucharze Polski, bo żeśmy zaszli do wysoko, to wszystko załatwił Fryzjer, wszystko. 10, 12, 15 tysięcy czy 20 w sezonie jesiennym, no to była taka normalna stawka, jak ktoś walczył o awans, nie? Natomiast na wiosnę to te stawki były wyższe. No. Z opowieści przedstawicieli Arki Gdynia wynika, że Fryzjer mniej więcej od każdego meczu ustawionego przez siebie brał około 3000 zł. Poza tym ustawiał taką premię za rundę, czyli padała kwota 30 tysięcy złotych za rundę, że on wchodzi i zaczyna, w ogóle wchodzi w interes i zaczyna pomagać jakiemuś klubowi. Ale niektórzy dodawali, że runda wiosenna była droższa, ponieważ Fryzjer dodawał, że na wiosnę dolicza VAT. Chciał mi wręczyć łapówkę, czy uzgadniał ze mną szczegóły tegoż wręczenia wysokości, po to, żebym oszczędził pana Wiesława K. jego wtyczkę we władzach PZPN. On mnie zapytał, ile ja chcę. No ja mówię, ja nie wiem, jakie krążą stawki, jakie ty proponujesz, jakie ty w ogóle, że tak powiem, cenniki ustawiasz dla inne, bo domyślam, że inne dla sędziów, inne dla kwalifikatorów, inne dla działaczy, piłkarza, dla dziennikarzy, jakieś jeszcze inne pewnie. Więc on mnie pyta, ile ja chcę. No, sondażowo zapytałem, a co ty na temat 10 tysięcy byś powiedział? On mi mówi, ale w tym podatek 2000. I mówi, dobra, proponował mi, że mi zapłaci, jak ja dojadę i spotkam się z nim w Poznaniu. Czyli ja wyczułem, że chodzi o to, że chce mnie gdzieś właśnie w układ kamer i dyktafonów wprowadzić, żeby złapać argument na mnie koronny, że ja jestem podatny, czy on właśnie mnie przyłapał na kontrolowanym wręczeniu łapówki. Przekazywał sędziom te pieniądze, obserwatorom przekazywał te pieniądze, nagrywał to na taśmę wideo, nagrywał to w taki sposób, że jeśli raz przyjąłeś te pieniądze, musiałeś te pieniądze przyjmować następnym razem. W przeciwnym wypadku ten materiał wideo, w którego on był w posiadaniu, mógł trafić do obiegu. A jeśli któryś z nas zajmował wysokie stanowisko służbowe, zawodowe, no mógł być, nazwijmy to mówiąc krótko, skończony. Jednak sędzia ma gwizdek i to sędzia decyduje o przebiegu tego spotkania. Zawsze coś może, jak to się mówi, wysmyczyć takiego, że człowiek się nie spodziewa, prawda, w takim czy innym momencie. Fryzjer w środę wieczorem, czy też w czwartek rano, znał już obsady większości meczów. Czyli pytanie, od kogo Fryzjer znał te obsady, skoro tak naprawdę w Polsce wiedziały o tym dwie, góra trzy osoby. Znał obsady tylko ze ścisłego kierownictwa Polskiego Związku Piłki Nożnej.
panie Ryszardzie, jadę tu i tu, nie? No on sobie tylko zapisywał, wie pan. No sędziowie do niego dzwonili i sędziowie mu mówili, jaki mecz sędziują. No. Pierwsza rzecz, jak on robił, to dzwonił do klubu i mówił, jedzie do was ten i ten. I już wobec klubu był mocny. Już się prezentował jako człowiek, który wie coś, czego klub jeszcze długo potem nie wiedział, bo klub się dowiadywał na kilka godzin przed meczem. No i wobec klubu też już wyglądał na człowieka, który jakby nad tym wszystkim panuje. Oczywiście w tej układance fryzjera było bardzo dużo zawsze luk, ale on po prostu te luki ukrywał, a te informacje, które miał, wykorzystywał dla podbudowania swojego autorytetu. No w każdym razie cały czas nad tym pracował, żeby być postrzegany jako człowiek wszechmocny i to jest trochę taka samo spełniająca się przepowiednia. No w pewnym momencie stał się wszechmocny, ponieważ wszyscy uważali, że jest wszechmocny. Fryzjer mało tego, że znał obsadę sędziowską, on potrafił ją zmienić. Czyli jeżeli był niezadowolony, jeżeli nie był pewny, że dany sędzia wydrukuje konkretny mecz, to wpływał na obsadę sędziowską, zmieniał ją. On wiązał sobą sędziów, ale także obserwatorów. A więc ludzi, którzy jakby decydowali o losie sędziów. Jeżeli sędzia przyjeżdżał na mecz, a miał taką, a nie inną skłonność i wiedział, że jego obserwuje pan X, też bliski człowiek fryzjerowi, to wiedział, że musi zrobić to, co zrobić powinien i za to będzie bezkarny. Dzięki swoim układom potrafił wprowadzać sędziego na przykład z klasy okręgowej, z czwartej ligi, coraz wyżej. I po kilku latach miał wyhodowanych sędziów, którzy już prowadzili mecze w ekstraklasie. Podobnie działał z obserwatorami. No i niejednokrotnie byłem świadkiem na meczach, jak ci kwalifikatorzy chodzili jak panienki na wybiegu po korytarzach klubowych. No bo czekali na ten, bo przecież jak kierownik drużyny wręczał te pieniądze, czyli listonosz wręczał pieniądze sędziemu, no sędzia mówi, nie, kurde, mnie interesuje tylko to. Dobra, już wam pomogę, tylko żebym dostał dobrą notę. Potrafił na 24 godziny przed meczem, ba, nawet na 15-20 godzin przed meczem zmienić obserwatora na swojego, bo jak już widział, że się nie można z arbitrem dogadać, bo koledzy przyjeżdżali na mecz. Obserwator powiedział wprost, już nawet nie sugerował, tylko powiedział wprost, w jakich koszulkach grają jego piłkarze. Jeśli wynik nie był taki, jak być powinien. Niestety, no, tak jak powiedziałem wcześniej, kończyło się to taką, a nie inną oceną. To na ogół wchodziło w pakiet, jak się teraz dowiadujemy, że oprócz gratyfikacji finansowej sędziowie dostawali zawyżone oceny. Automatycznie, jeżeli jeden sędzia dostaje zawyżoną ocenę, to sędzia, który dostał ocenę uczciwą, albo co gorsza, zaniżoną, jest niżej w rankingu. Jeżeli jest niżej w rankingu, to albo nie awansuje do klasy wyżej, albo nie jest zgłoszony jako sędzia międzynarodowy. Dochód był z tego co kolejkę przez cały sezon, więc takim obserwatorowi też zależało na tym, żeby dostać parę groszy. Pojechał na następny mecz wyznaczony przez fryzjera i znowu by dostał parę groszy. Możemy sobie otwarcie powiedzieć, że w ubiegłych latach przez dziesięciolecia te rankingi nie odzwierciedlały faktycznych umiejętności sędziów i były oparte na pozasportowych aspektach, powiedzmy tak delikatnie. Swojego tam kolegę, byłego kierowcę, również on wprowadzał do pierwszej ligi. Fryzjer bardzo dobrze żył ze Śląskiem, żył bardzo dobrze z Wybrzeżem, no i oczywiście z Wielkopolską. Tam panował w zupełności. Paskuda, Dymarczyk, Fujara, no to, no Fryzjer miał taki sposób, wie pan, funkcjonowania i tego, że każdego sobie tam jakoś nazwał i tak mówił, no. A do niego jak oni się zwracali? Oni mówili panie Ryszardzie, mówili fryzjerze, panie fryzjerze? Nie, no, jak wie pan, jak miałem chyba z dwa albo trzy razy taką okazję, że był i sędzia, prawda, i był fryzjer, prawda, no to mówili mu panie Ryszardzie, prawda. No, oni mieli u niego wielki posług, wie pan. No to wie pan, no, on był jakby dla nich, to złe słowo Bogiem, nie, ale był dla nich osobą, po pierwsze, wiarygodną. Bo jak załatwiał, no to oni dostawali pieniądze ważną osobą, bo wiedzieli, że ma układy, prawda? To było chyba w Szczecinie, albo pod Szczecinem były mistrzostwa Polski sędziów. I sędziowie byli zlokalizowani w jakimś tam hotelu, natomiast w sąsiednim hotelu rezydował właśnie fryzjer. No i wieczorem się odbył jakby bankiet pod egidą fryzjera na to przyjęcie część sędziów wówczas tam poszło, więc
nie idzie się do człowieka obcego na wieczorne przyjęcie przy okazji oficjalnej imprezy PZPN-owskiej. PZPN uznał przecież pana fryzjera za persona non grata. Była to decyzja wówczas Liskiewicza i Bońka, który był wiceprezesem. To, co było przyczyną tego stwierdzenia prezesa, to było to, że tam nieprzyzwoicie odniósł się do jednego z sędziów, którzy prowadzili mecz, bodajże to było w Polkowicach. Fryzjer przechadzał się w tunelu klubowym, zobaczył sędziego technicznego, który przyjechał na te zawody. To był sędzia, którego Fryzjer miał w kieszeni, który kiedyś też, że tak powiem, postawił panią do towarzystwa, a ten arbiter z tej propozycji skorzystał. Fryzjer wykrzyknął w korytarzu, co słyszeli wszyscy. Charakterystyczne jego powiedzenie: cześć kurwiorzu, i to jest slogan, z którym wszyscy kojarzą Fryzjera. Był tą persona non grata, nigdy tego nie odwołano. Natomiast no, funkcjonował w futbolu na szczeblu właśnie, jak się okazało, takim gdzieś troszeczkę utajnionym, z tego co wiem, również na szczeblu regionalnym. My żeśmy też jako zarząd próbowali ten problem wyjaśnić, no ale nie przyznawał się do żadnych działań, które wychodziły poza na tą działalność statutową. Wystosowaliśmy nawet pismo oficjalne do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, ale ekspertyza prawna po tamtej stronie orzekła, że no, nie ma prawnej możliwości zabronienia komuś, kto został wybrany i nie jest skazany wyrokiem sądu, zabronienia działalności. Takie były ekspertyzy. Trzeba pamiętać, ja tu nie chcę PZPN bronić, ale jest to organizacja, która nie posiada aparatu śledczego, nie ma żadnych tego typu uprawnień i metodami administracyjnymi usunięcie Fryzjera było bardzo trudne. Proszę pamiętać, że do 2003 roku nie funkcjonuje zapis o korupcji w sporcie. Zarząd PZPN-u udawał, że nie ma problemu, że Fryzjer jest persona non grata w polskiej piłce. Rzeczywistość była zupełnie inna i wszyscy ci, którzy byli w środku, którzy widzieli, zdawali sobie w pełni z tego sprawę. Parę razy rozmawialiśmy, szczególnie po wejściu w życie ustawy do kodeksu karnego, tego przepisu o korupcji w sporcie, że tego typu działania w obecnej dobie byłyby już nie tylko jak gdyby ryzykiem skazania się na jakąś infamię, prawda, w środowisku czy wstydu, który może spaść na rodzinę po ujawnieniu czegoś takiego, no, ale również zagrożone z kodeksu karnego i wydawało się, że koledzy to rozumieją, przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem. Ale nie wiem, czy lata bezkarności, czy nie wiem, skłonność do ryzyka zdecydowała, że niektórzy koledzy wybrali inną drogę. Myśleli, że to nam frajerzy wymyślili przepis jakiś i każdy zlekceważył ten 276b, że po okresie wakacji legis wszedł do kodeksu karnego, zaczął obowiązywać od 1 lipca 2003. Oni byli tak przyzwyczajeni wszyscy chadzaniem tą samą ścieżką, że po prostu nawet nie odnotowali, że ten przepis zaczął obowiązywać. Ja powiedziałem wtedy sędziom, bo to było zgrupowanie zimowe w Spale, egzaminy i szkolenie. I to było po serii podobnych afer w Czechach, w Niemczech, kiedy tam pojawiły się wątki korupcyjne. Ja powiedziałem wyraźnie: panowie, jeżeli ktokolwiek ma jakieś związki z Fryzjerem, to je zakończcie. Zakończcie jak najszybciej, bo jeżeli liczycie, że jeżeli są jakieś brzydkie rzeczy w naszym środowisku, że nam się uda, to się głęboko mylicie. Spójrzcie, co dzieje się dookoła. Wtedy jeszcze im powiedziałem, pamiętajcie, że my jesteśmy w nowym jakby zakresie prawnym. Mamy przepisy w tej chwili, które mogą was doprowadzić na ławę oskarżonych, jeżeli macie brzydkie sprawy na swoim sumie. Ruch we wrocławskiej prokuraturze może wskazywać na to, że nastały złe czasy dla piłkarskich łapówkarzy. Szczególną pozycję wśród zatrzymanych zdaje się mieć Ryszard F. Przedstawiono mu dość szerokie zarzuty związane z korupcją, z sytuacjami związanymi z tak zwanym ustawieniem meczów. Ryszard F., zwany Fryzjerem, to była znana w środowisku piłkarskim postać. Była, bo teraz do tej znajomości nie wszyscy się przyznają. Nigdy mnie nie stryknie goli. Jeszcze do niedawna szanowany działacz piłkarski. Dziś zamiast nazwiska używa się jego pseudonimu Fryzjer. Ma kilkadziesiąt zarzutów o korupcję i założenie piłkarskiej mafii.
Fischer siedział w areszcie około 22 miesięcy i on początkowo wyglądał fizycznie, bardzo się zmienił, schudł, on chorował, mimo to sąd nie wypuścił go, mimo kilku próśb o zwolnienie z aresztu. Znaczy fizycznie się zmienił, natomiast psychicznie był, no, wytrzymywał to ciśnienie, no, był jakoś, miał ten swój luz, miał ten swój taki szwung, którym, no, najadztwo, jak niektórzy powiadają, z którego był znany wcześniej. Był świadek, który rzeczywiście, to był były policjant, który został skazany za gwałt, który siedział z fryzjerem w jednej celi i który opowiadał o tym, że fryzjer zwierzał się z tego, jak wyglądało ustawianie meczów, kogo znał, kto mu pomagał w tym, ile płacono za ustawianie meczów. I ten świadek właśnie z nieznanych nam do tej pory przyczyn zdecydował się na to, że zgłosił do prokuratury się z tymi informacjami. I kiedy został wezwany jako świadek do sądu, tuż przed rozprawą dostał dwa grypsy. W jednym grożono mu, że dostanie kosę, jeżeli nie odwoła swoich zeznań. W drugim już wprost było napisane, że zostanie zabity, jeżeli nie przestanie obciążać fryzjera. Fryzjer zachowywał się w sposób, początkowo w sposób bardzo nerwowy. Był taki nerwowy, niepewny. Później się uspokoił, ale zauważyłem, że on bardzo łatwo zmienia swoje nastroje. Potrafi być na przykład wobec dziennikarzy, potrafi być miły, rozmawiać, ale po chwili zmieniał się diametralnie, był bardzo agresywny. Szczególnie była to sytuacja w momencie, kiedy sąd zadecydował o tym, że on wyjdzie na wolność. Dwa Boże Narodzenia, dwa Sylwestry, dwie Wielkie Nocy siedzę, wie pan co. Jest to wie pan co, to co prokuratura ze mną zrobiła, wie pan, to są igrzyska, wie pan, na igrzyska. Ten, kto brał, kto dawał, to musi tego, no ja wie pan, nie brałem i nie dałem, wie pan, a siedzę. No, przyznawał się pan tutaj, że w kilku przypadkach jednak pan przekazywał te pieniądze, ale prawda? Przepraszam bardzo, gdzie przekazywałem? Wiedziałem o tym. Za to się siedzi 22 miesiące? Ten pan usiłował sprawić wrażenie, że jest niepozornym rencistą z małej miejscowości pod Wronkami. Tymczasem tak nie było. Na mnie robił wrażenie dobrego człowieka. Z tym, że jak tak teraz popatrzę na niego, to uważam, że to jest człowiek, który byłby chory, gdyby czegoś tam nie przekręcił. Prokuratorzy, którzy przeprowadzali czynności dowodowe, słyszeli od niektórych osób, że w małej miejscowości pod Wronkami było, czyli w miejscu zamieszkania fryzjera, było, jak to nazywano, biuro spadków i awansów. To tam właśnie decydowano, kto spadnie z określonej klasy rozgrywkowej, a kto do niej awansuje. Tam są takie zabawne różne sytuacje opisywane w aktach, jak to sędzia piłkarski, jak w przerwie meczu wynik był nie taki, jak miał być, to po prostu jak widział telefon fryzjera, to mu się ręce pociły i dostawał drżenia mowy, bo tak się po prostu, tak się tym bał, jak widział telefon na wyświetlaczu swojego telefonu, jak widział numer fryzjera. W okresie od 2003 roku do 2006 roku, konkretnie bodajże do maja, używał kilkuset numerów telefonów komórkowych. Były to numery nierejestrowane, tak zwane prepaidowe. W tym czasie wykonał około 70 tysięcy połączeń znanych prokuraturze. Wykonał 2,5 tysiąca rozmów z ustalonymi numerami telefonu. Ja z nim dwa razy w przeciągu kadencji rozmawiałem. Myślę, że zadzwonił gdzieś, chyba był, wie pan, łyknięty. Z momentu tego, nie mówię, od... Jak chcesz rozmawiać, to przyjdź rozmawiać. Nie, bo tam przy kim się popisywał, nie? Panie, no. Ten pan
miał bardzo bliskie relacje z osobami piastującymi najwyższe stanowiska w Polskim Związku Piłki Nożnej. Co więcej, prokuratorzy zdobyli dowody na to, że korumpował członków zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tak, no gdybym miał świadomość tego, co się dzieje, to wszystko odbyło się całkiem inaczej. Nigdy bym nie powiedział o jednej czarnej owcy, mając przeczucie, że tych owiec jest dużo, dużo więcej. Nie przeceniałbym roli jego jako jakiegoś herszta, czy główny mózg ustawiający te wyniki meczów. Szukałbym mózgu przy ulicy Miodowej 1 w Warszawie, ówczesny adres Polskiego Związku Piłki Nożnej, zdając sobie doskonale sprawę, że poświęcenie na ołtarzu pana fryzjera jest dla wielu bardzo wygodne. Gdyby to powiedział tak lato, no tak było, bo to były takie zasady. No, wszyscy żeśmy jakby po cichu zaakceptowali te zasady. Takie zasady obowiązywały w piłce, prawda? No i nikt powiedzmy nie próbował powiedzmy z tymi zasadami walczyć, no bo przecież nic się nie działo. Wszyscy wiedzieli, począwszy od Mickiewicza, a skończywszy powiedzmy na jakimś piłkarzu, prawda? No wszyscy wiedzieli, że w piłce obowiązują takie zasady, prawda? Że można kupić mecz, że można kupić sędziego, prawda? Że żeby awansować, żeby spaść, to trzeba sobie to wszystko nie tylko piłkarsko, wie pan, ustawić, ale też trzeba sobie zjednać przychylność sędziów, trzeba czasami się dogadać z inną drużyną, prawda? Żeby, jak to fryzjer mówił, pójść pod rękę do pierwszej ligi. Wszyscy, wie pan, o tym wiedzieli, czyli nie było przypadku. Jakaś, powiedzmy, naiwność, czy zajmowanie się innymi sprawami kosztem innych, no, czasami skutkuje właśnie czymś takim. Myślę, że pan doskonale wiedział właśnie o takich słabostkach ludzkich, jak moja, czy jak innych osób, które właśnie go w jego okręgu jakoś tolerowały, czy nawet gloryfikowały w pewnych sytuacjach, no i wykorzystywał to umienie. Potem się patrzyłem na siebie jak na człowieka niezwykle naiwnego, który chciał jakąś tam walkę podjąć, jak potem się przekonałem, że w moim czasie 8 szefów kolegiów sędziów w Polsce to byli ludzie fryzjera, no bo potem mieli zarzuty prokuratorskie, więc teraz wiem, że bez prokuratury żadne działania w związku nie miały większych szans na powodzenie. Panu Ryszardowi przedstawiono w sumie w trakcie prowadzonych przez prokuraturę śledztw 111 zarzutów popełnienia przestępstw natury korupcyjnej. Za 33 z nich został już skazany nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Celem działania zorganizowanej grupy przestępczej było zapewnienie korzystnych wyników sportowych. Grupę przestępczą tworzyło 17 osób. Sędziowie, działacze, obserwatorzy PZPN i jeden piłkarz. Odczytywanie wyroku trwało cały dzień. Cuda na boisku nie byłyby możliwe bez Ryszarda szarej eminencji polskiej piłki. W procesie Arki Gdynia został skazany na 3,5 roku więzienia. To trudno mówić w przypadku pana że był to czar, ale był to jakaś może fascynacja tym człowiekiem, czy no, jakieś miał metody, widocznie jest utalentowanym psychologiem, że te metody właśnie manipulacji potrafił stosować. Fryzjer pana ogolił, tak można powiedzieć? Wie pan, mogę panu tak powiedzieć, nie? Że nie tylko fryzjer mnie ogolił, ale piłkarze mnie ogolili, prawda? Niektórzy działacze, którzy z tego trenerzy, prawda? No bo przecież to jest ich praca. Ale ja się dałem ogolić, proszę pana. Nikt mnie na to krzesło na siłę nie posadził. Ja to musiałem sam, wie pan. Jeszcze raz usiądzie na ławie oskarżony, tym razem już jako w wątku będzie to proces Ryszarda E. jako szefa zorganizowanej grupy przestępczej, która w Polsce ustawiała mecze spotkań pierwszej, drugiej i trzeciej ligi. I myślę, że będziemy mocno zdziwieni jeszcze wszyscy, jak to wyglądało, i zaskoczeni tym, co się dowiemy.